Don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Wszystkim witam Was serdecznie na naszym kanale i w dzisiejszym odcinku Siew pszenicy o zimej. Także dzisiaj dowiecie się, na jakie dwie nowe odmiany postawiłyśmy w tym roku odnośnie zasiewu pszenicy. A poza tym jeszcze takie małe ogłoszenie, a mianowicie za tydzień widzimy się na kolejnych targach. I to nie na byle jakich, bo na targach naszych, można powiedzieć, bo odbywają się one w województwie lubelskim i mieście wojewódzkim, czyli Lublinie, a mianowicie mowa tutaj o targach Agropark Lublin i odbywają się one 15-16 października, także my przez te dwa dni targowe na tych targach będziemy i będzie blisko 150 wystawców, będzie 20 takich perełek nowości, które zobaczycie na danych targach i dodatkowo co? Jest to 14 edycja danego wydarzenia, która odbywa się po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej koronawirusem i tak dalej, pandemią całą, więc targi wracają ze zdwojoną siłą, więc serdecznie Was na nie zapraszamy. Na wydarzeniu odbędzie się również spotkanie z panem Wiesławem Grynem. Jeżeli go jeszcze nie znacie, to będzie to również bardzo dobra okazja, aby się z nim zapoznać. Posłuchać, co pan Wiesław będzie miał do powiedzenia odnośnie nawożenia uprawy bezorkowej. Uważam, że to jest bardzo temat na czasie, więc 15-16 Lublin, bardzo serdecznie Was na dane targi zapraszamy, a my teraz zabieramy się za siew pszenicy. Feelings change and love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? I thought that you loved me, I thought that you need me till you end up all this way. Have you forgotten all the moments while we had were so true? Siewnik mamy już zasypany, próbę kręconą mamy również zrobioną, więc została już sama przyjemność siewu. Jeszcze teraz chwilka odnośnie samego materiału siewnego, który przyjechał już po raz drugi z firmy Szymański Nasiona. I czemu po raz drugi? Bo na wiosnę również miałyśmy pszenicę z danej firmy, była to odmiana pszenicy Jarej Goflana. I z tą pszenicą miałyśmy takie małe doświadczenie, porównanie na jednej z działek. Miałyśmy połowę działki obsianą z dodatkiem, takim dodatkową zaprawą w formie fertiaktylu SD z firmy Timac Agro i druga połowa działki została obsiana bez tego dodatku. Samo porównanie wyszło u nas bardzo dobrze. Jest tego odcinek, jeżeli chcecie, to możecie sobie nadrobić. Na pewno znajdziecie taki odcinek, więc w tym roku zdecydowaliśmy, że obie odmiany będą dodatkowo zaprawione danym produktem. A jakie odmiany wybrałyśmy, bo jeszcze chyba o tym nie wspomniałam. Mamy tutaj pszenicę Gentleman. Jest właśnie, mamy, że pszenica jest zaprawiona środkiem Maxim Power oraz dodatek, czyli Fertiactyl SD z firmy Timac Agro. Druga pszenica, żeby nie było,
druga pszenica, jest to Dubaj. SY Dubaj i również ta sama zaprawa i Fertiaktyl. Kwestii Dubaju. Dlaczego Dubaj? Dubaj, ponieważ bardzo dużo słyszałam o nim dobrego, bardzo dużo, jak słońce się razi, bardzo dużo rolników wypowiadało się bardzo pochlebnie odnośnie samej odmiany, więc my również chciałyśmy zakosztować obsiewu daną odmianą. Jak będzie, to się już okaże w żniwa, sam kombajn zweryfikuje, a Gentleman to jest nowość, więc nowości jak najbardziej są w modzie, również ich spróbujemy, a teraz już biorę werkę w ciągnik i lecimy siać. Witam się i ja z Wami bardzo serdecznie. Już mamy wszystko przygotowane, także możemy jechać w pole. Zwięźle i na temat. Dokładnie tak. Oczywiście przez pole, na skróty. Za chwilkę jeszcze, jak tylko zaczniemy siać, no to wspomnimy coś odnośnie danych odmian. Dobra, teraz ale jeszcze ustawiamy nawigację i widzimy się za chwilę. Za chwilę się widzimy. I siejemy. 3, 2, 1, start, siewy 2022. Ruszyły. I aktualnie w zbiorniku odmiana Dubaj. Dubaj? Nie, Gentleman. Dubaj. I teraz na końcu musimy zobaczyć, czy wszystkie ścieżki sieją, bo przełączymy na normalnie sianie. Nie wiem, jak to się nazywa, bez ścieżek. Każdy wie, o co chodzi. Dobra, możesz iść. Dziękuję za pozwolenie. Wszystkie sieją? Jest ładnie. Ogólnie to jest taki paradoks, że u nas ostatnio przez jakieś, nie wiem, ponad 2 tygodnie ciągle padało. I teraz jak siejemy, to wprawdzie ziemia jest przerobiona i zresztą zobaczycie, jak wyglądał ten proces przygotowania gleby u nas. To nie będę już się w to jakoś teraz to rozwijać, ale naprawdę z wierzchu nie widać w ogóle tej wilgoci, a teraz jak siejemy, to zdecydowanie wszystko jest takie delikatnie obklejone tą ziemią, więc jednak wewnątrz, poniżej tej wierzchniej warstwy wilgoć jest, więc dla pszenicy jest tak. Tak jest. Mogę przyjąć stery? Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. Co miałam powiedzieć, to już powiedziałam. Znaczy odnośnie tego. Jak nie będzie siało, to tato powiesi nas na suchej gałęzi. Więc to na Twoją odpowiedzialność. Dobrze, zgadzam się. Dobra, te ścieżki już są wykonane. I został sam relaks. A, no tak. Teraz już na spokojnie możemy się skupić na takich aspektach technicznych. Werka się maszczy. Słoneczko chyba daje do wiwatu, co? No troszkę. Więc w sumie teraz siejemy Dubaj, ale odnośnie Gentlemana. Jest on przygotowany w jednostkach siewnych. Jedna jednostka siewna zawiera 680 tysięcy żywych nasion na 1 hektar. Zalecana jest dawka, że tak powiem, 5 jednostek siewnych. O ile nie jest to siew opóźniony, bo wiadomo. Ojojoj, co to się zadziało? I wtedy otrzymamy obsadę 300... Tylko droga. Tak, tak? I wtedy otrzymamy obsadę 340 sztuk na metr kwadratowy. Chyba było mnie słychać.
I to jest w sumie prawie górna granica zalecana przez hodowlę. A widełki to, o ile się nie mylę, 300 do 350 sztuk na metr kwadratowy. Jak coś, no to napiszę Wam na ekranie, jak się pomyliłam. W przypadku partii, którą mamy, to norma wysiewu wyniesie w przeliczeniu na kilogramy 131 i coś tam chyba z haczykiem. Ale pamiętam, że 131 kilo na hektar. I w kwestii też, dlaczego mamy to w jednostkach siewnych, i tutaj pan Szymański, firma Szymański Nasiona, wpadła na taki trik, że po prostu przyzwyczajać rolników do tego, aby ta norma wysiewu była jak najniższa, bo wiadomo, czym ta uprawa jest gęstsza, że tak powiem, to tym trudniej jest zachować ją zdrową, ochronić ją, wtedy ta uprawa jest podatna na choroby. No i w sumie nowe odmiany wprowadzone na rynek też mają dużą zdolność do krzewienia, więc nie ma takiej potrzeby, aby przesadzać z tą normą wysiewu. Ale Werka nam ładnie słucha, prawie jak na jakimś wykładzie. Ja sieję. No tak, przy tym też się trzeba skupić. No i też, jeżeli już tak podsumowując odnośnie tych jednostek siewnych, no to moim zdaniem przynajmniej te jednostki siewne ułatwiają nam, rolnikom, precyzyjny wysiew, bo też ciężko by było uznać, ile by to była jednostka i tak dalej, a tak mamy po prostu wszystko ładnie poważone, precyzyjnie wykonane przez maszyny, a nas interesuje tylko dobrze zrobić siew. Wydaje mi się, że już wszystko odnośnie tych jednostek siewnych. Na pewno wszystko. A na temat pszeniczek, które wysiewamy? Faktycznie. Pszenic. Dobra. To od której zaczniemy? Gentleman. Bo to jest gentleman. Tak. Ładna nazwa, prawda? No. Taka szlachetna. No to nie wiem, ile zapamiętałam odnośnie tych odmian, ale odnośnie gentlemana, no to przede wszystkim jest to nowość. Przede wszystkim jest to gentleman. Jest to pszenica chlebowa przede wszystkim, jak już coś. Została zarejestrowana w 2020 roku. I w sumie charakteryzuje się ona wysokim, stabilnym poziomem plonowania. Powinna być równa i tak dalej. Zalecana jest w średnio intensywnej, jak i intensywnej technologii uprawy. No w sumie dużo można mówić o tych pszenicach, a później wiecie. Powiedz najważniejsze informacje. No Marlenka, no nie wiesz. To zawsze, co podajemy w filmach odnośnie pszenic, to są takie jakby zapisy książkowe odnośnie danych odmian, a później wychodzi różnie, więc tak naprawdę nie musicie się do tego dokładnie ustosunkowywać, o czym mówimy odnośnie tych odmian, bo żaden producent nie będzie mówił o swojej pszenicy źle. Ale w tych akurat dwóch przypadkach odnośnie Gentlemana i Dubaja, no to naprawdę o Dubaju bardzo słyszałam dużo dobrego, a Gentleman jest to nowość, która również zapowiada się bardzo obiecująco. Więc w sumie ziarno, jak widzieliście już na odcinku zresztą, jest bardzo ładnie zaprawione i kłoski tego gentlemana również mają być śliczne. Może akurat uda mi się wkleić jakieś fajne zdjęcie odnośnie gentlemana. No i jeszcze został ten drugi gość. Czyli... Dubaj. Tak. Dubai. Dubai. Odmiana chyba, jak się nie mylę, z firmy Syngenta? Możliwe. Szymański Nasiona. No to ogólnie odmiana, która jest zarejestrowana w 2019 roku i wydaje mi się, że ta odmiana jest już troszkę znana wśród rolników. No ty jak uważasz? No my mamy pierwszy rok, więc ciężko mi stwierdzić, ale z tego, co rolnicy mówili, to dużo osób się
dużo osób nam mówiło, że warto. Że warto ją zasiać. Dokładnie tak, więc ta odmiana ma bardzo dobrą zimnotrwałość. Jeszcze wyjątkowa odporność na choroby grzybowe, bo to jest ogólnie ważne przy tak naprawdę pszenicy, bo nie oszukujmy się, te zabiegi później, chemia, która jest wlewana w pole, działa różnie nam na tą pszenicę. Działa różnie. Zmierzam do tego, że działa nam ochronnie, jednak bez tej ochrony, która pszenica ma w sobie, no to byłoby ciężko. Rośliny są niskie, danej odmiany i odporne na wyleganie. W kwestii wylegania również z pszenicami jest różnie, ale wyleganie jest bardzo ważnym aspektem przy pszenicach, więc polecałabym na to również zwracać uwagę. Ale to słońce nam daje. No i w kwestii ziarna, no to Dubaj również bardzo dobrze wychodzi w parametrach jakościowych. Plenność jest bardzo dobra, a termin kłoszenia jest późny, a dojrzewanie średnie. Więc tak jak mówię, już po piszczeniu. My tak naprawdę za dużo o danych odmianach nie możemy się wypowiedzieć. To, co zawsze mówimy odnośnie odmian, to jest takie książkowe, jak powinno być, a różnie z tym bywa. My jednak nastawiamy się bardzo dobrze. Jak wyżej siedzę, to słońce mnie razi. Więc Werka siedzi jak prawdziwy dżentelmen. Ale się podniosę. Jak pani dżentelmenowa. Więc bardzo dobrze się ogólnie na dane odmiany nastawiamy. A co nam pokażą dane odmiany, to się już przekonacie na pewno od żniwa. Ja naprawdę składam głębokie nadzieje odnośnie tych odmian, bo wybierałam je sama z Werką, więc jak coś nie to pójdzie... To na marlenki. A ty? Ja się... Jak będzie dobrze, to do mnie, a jak źle, to do marlenki. No. To się nazywa kobieca solidarność. I co jeszcze możemy powiedzieć? Jakieś pytania, jak będziecie mieć, to oczywiście poniżej. Postaramy się je na nie odpowiedzieć. No. Tak będzie. No, więc jeszcze dzisiaj planuję ten odcinek zmontować, bo w sumie na świeżo będziemy je, ten dany odcinek wrzucać. Odnośnie targów, to oczywiście musicie tam być, bo są to bo nasze. My tam będziemy i wy musicie tam być. Musicie być w Lublinie. Za tydzień. W sobotę, bo Weronika się obrazi. W sobotę i w niedzielę. Tak, my będziemy przez 2 dni. Więc liczymy, że również tam przybędziecie. Jeżeli nas zobaczycie, to nie wstydźcie się, bo różnie z tym bywa. Później nam tylko piszecie, że byliście, widzieliście, ale się wstydziliście podejść. A jednak nie jesteśmy takie straszne lub jesteśmy, nie wiem. Jak wyglądamy, śmiało podchodźcie. Czy to na zdjęcie, czy na pogadankę. Bardzo wszystkich zapraszamy. Nie wstydźcie się, naprawdę. Wiedziałam, że jeszcze o czymś zapomnę, co miałam ogólnie w głowie do powiedzenia, a mianowicie odnośnie danych odmian z oferty nasiona szymańskie. To nie są wszystkie odmiany, które są dostępne do zakupu w kwestii kwalifikatów. Oczywiście gdzieś tutaj Wam wypiszę, które to są odmiany. Może jeszcze nie macie u siebie danego materiału siewnego, więc uważam, że jeszcze to jest odpowiedni moment, aby ten materiał kwalifikowany zakupić, bo w naszym odczuciu jest to naprawdę warto. Jest jednak różnica w tym materiale siewnym swoim, a kwalifikowanym. Nie ulega to nawet dyskusji. No i co? No, musimy kończyć. Z racji tego, że jeszcze dzisiaj musimy zmontować, znaczy Marlenka dzisiaj musi zmontować filmik, bo ja dzisiaj będę statem pracować w polu, także nie będę miała niestety jak, ale Marlenka sobie na pewno poradzi, już nieraz montowała, więc... Czy ona mnie pochwaliła? Nie pochwaliłam. Więc my jeszcze tutaj na pewno jeszcze trochę popracujemy, a z Wami się na chwilę obecną żegnamy. Mamy nadzieję, że filmik Wam się spodobał.
Widzimy się za tydzień, pamiętajcie, weekend, na targach, w sobota, niedziela, 15-16, Agropark Lublin. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Tak, lajkujcie, komentujcie jakieś pytania, naprawdę poniżej, postaramy się na nie odpowiedzieć. I widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Cześć! Thank you.